Jutro jedziemy z mężem do spa. Wtedy wszyscy wychodzili. Taka tradycja była. Patrzę na moje dzieci i wydaje mi się, że żadnej krzywdy im nie zrobiłam. Radzą sobie. No co, może napijemy się czegoś dobrego? Proszę. To jest pyszne, ale to nie jest alkohol. Niekiedy mi już życie męczy, kurwa i chuj. Chciałabym mieć taką normalną rodzinę. Rocznik 2004. Nie byle co. Lubię pozować do zdjęć. Nie narzekam. Stać mnie, żeby... Oczywiście bali się, że nie wyjdę za mąż, nie będę miała dzieci. Chciałabym się kiedyś obudzić bez tego skurczu żołądka. Marzę o tym, żeby jeść jeszcze przez wiele lat takie pyszne wisienki. To wszystko. Córkę mam. Zadręczam ją codziennie telefonami. Zadręczam. Obrzydlistwo, jak pomyślę, że mnie tam od środka coś wpieprza. Przepraszam, zżera. Okropne. Fu. Po pierwsze, nie lubię swojego imienia. Cycki mam jeszcze fajne, nie? Jakie takie miarę. Że może jednak poznać kogoś takiego, z kim by się dało trochę pożyć. Zawsze tak podświadomie przeczuwałam, że moje życie skończy się wraz z zawarciem małżeństwa i urodzeniem dzieci. Ostatnio słyszałam taki sketch. Przychodzi żona do męża i mówi: kochanie... Oczywiście poza tym swoim pedofilem, kurwa. Bezdzietna? O jest nie, to okropnie brzmi, co okropnie, chyba gorzej niż panna z dzieckiem. Naciągnąć, wyciągnąć. Mam dużo zleceń. Nie wiem, no... Jakoś nie potrafię się z nikim dogadać. Wszyscy mi jakoś wkurwiają. Nie mam więcej nic do powiedzenia. Mój były mąż spierdzielił ze swoją obecną do Szwecji. Nic nie mówiłem. Znaczy, mój ojciec pił tak dużo, że po prostu się zapił. Znaczy, zabiła go wódka, a nie rak, który... Tata zmarł, jak byłam jeszcze mała. Chciałabym, żeby ktoś podał mi szklankę herbaty. Tak się nakręca spirala śmierci. O, jakie to jest pyszne, jaki orzeszek.